Partnerem odcinka jest serwis G2A. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Pytanie, co ktoś z jednej albo drugiej partii robił w czasie stanu wojennego, pada dość często przy okazji różnego rodzaju politycznych przepychanek, ale my dziś skupimy się głównie na życiu zwykłych ludzi, bo życie każdego diametralnie zmieniło się 13 grudnia 1981 roku. Pod jakim względem było gorzej niż nawet w czasie II wojny światowej? Jak agresywna była cenzura? Na czym polegała godzina milicyjna? Czemu niewierzący zaczęli nagle chodzić do kościołów? Co się najmłodszym zdecydowanie nie podobało w początkach stanu wojennego, a co jednak okazało się całkiem spoko rzeczą? No i nie darujemy sobie jednak, czy można było wtedy być ważnym działaczem Solidarności, a 13 grudnia spać do południa. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Grudnia 1981 roku wypadał w niedzielę, a w niedzielę o 9 rano leciał ulubiony program telewizyjny ówczesnych polskich dzieci, czyli Teleranek. Dobra, nie było jakiegoś wielkiego wyboru, bo były tylko dwa kanały telewizyjne, wtedy państwowa jedynka i również państwowa dwójka, ale Teleranek jak na tamte standardy był naprawdę wpyte i warto było czekać na ten program, który rozpoczynał charakterystyczny kogut. Ale 13 grudnia dzieciaki nie zobaczyły na ekranach koguta, tylko jakiegoś stwora, który bardziej przypominał muchę. Dorośli się jednak szybko zorientowali, że to Jaruzelski. Konkretnie generał Jaruzelski, najważniejszy ówczesny polski komuch, który informował obywateli, że o północy został wprowadzony stan wojenny. Tekst tego przemówienia jest bez problemu do znalezienia w necie, nie ma co go teraz obszernie cytować, ale warto zauważyć, że nie tylko Jaruzel latał tego dnia zapętlony w radiu i telewizji, bo pojawili się też dziennikarze, ci na wizji byli ubrani w mundury, którzy informowali obywateli, jak teraz będzie wyglądało życie Polaków. Warto również wiedzieć, że o ile większość Polaków o zmianie drastycznej, zmianie realiów dowiedziała się w niedzielę już po wschodzie słońca, to topowi solidarnościowcy wiedzieli wcześniej. Od paru godzin siedzieli bowiem już w aresztach. Ludzie, których władza uznała za szczególnie niebezpiecznych dla socjalistycznego systemu, zostali krótko po północy aresztowani. Więc jeżeli ktoś 13 grudnia mógł spać do południa, to znaczy, że do trzonu Solidarności było mu jednak trochę dalej niż bliżej. Oczywiście na polskie ulice w nocy wyszło również wojsko i to z jego obecności ludzie w dużej części zorientowali się, wywnioskowali, że coś jest mocno nie w porządku. Na przykład idąc rano do kościoła, nie odpalając wcześniej radia albo telewizji. Żołnierze legitymowali ludzi, kręcili się w okolicach zamkniętych tego dnia zakładów pracy, czy swoich transporterów opancerzonych, czołgów, ale i koksowników, czyli takich przenośnych palenisk. Dorośli byli przerażeni, natomiast dzieciaki często były zachwycone, podbiegały radośnie, zwłaszcza do tych żołnierzy, którzy kręcili się w okolicach czołgów, bo kojarzyło im się to z serialem Czterej pancerni i pies. Duże wrażenie robili też zomowcy w pełnym rynsztunku i w Gdańsku jedno z dzieci miało spytać ojca, czy to rycerze, a ojciec miał odpowiedzieć, że wręcz przeciwnie, no i w sumie miał rację. Zomowcom do honorowych wojowników było bardzo, bardzo daleko. W sumie zostańmy już przy milicji na jakiś czas. Jednym z wielu zadań funkcjonariuszy było pilnowanie, żeby się obywatele nie szlajali w czasie godziny milicyjnej, przy czym oczywiście ten okres nie trwał tylko przez godzinę. Początkowo to było od 19 do 6, później od 22 do 6, ale zwłaszcza ta 6 rano była bardzo upierdliwa, no bo co jeśli ktoś miał właśnie na 6 do roboty? Musiał przecież jakoś wcześniej do tej pracy dotrzeć. Ostatecznie ustalono więc godzinę milicyjną na między 22 a 5 rano i właśnie w tych godzinach, jeżeli się nie pracowało w mundurówce, generalnie w służbach, albo nie szło się z pracy, albo do pracy mając odpowiednie pozwolenie, no to jak się trafiło na patrol, to można było dostać grzywnę. Albo pałą, a bardzo często jedno i drugie. To też jak się szło na imprezę, to trzeba było bardzo wcześnie wychodzić.
albo balować do rana. Tak, to częściej, przy czym warto też zauważyć, że godzina milicyjna nie była jedynym poważnym ograniczeniem, jeśli chodzi o poruszanie się w czasie stanu wojennego, bo nie można też było udać się do innego województwa, a że województw było wtedy o 33 więcej niż obecnie, no to przestrzeń życiowa się zdecydowanie zawężała. A do tego warto też zauważyć, że w początkowej fazie stanu wojennego były pozamykane biblioteki, kina, teatry, do tego zlikwidowano 50% kanałów w telewizji, czyli teraz był tylko jeden i to też z taką ramówką bez szału, więc cóż ludzie robili, jak jeszcze do tego były odwołane wydarzenia sportowe i innego rodzaju eventy, a w domu nieraz zdarzało się, że była awaria ogrzewania albo przerwy w dostawie prądu. Ujmijmy to tak, w okresie 82-83 mieliśmy w Polsce bardzo zauważalny wyż demograficzny. Czyli, że się ludzie innych kochali też innych i jeszcze tu na serdecznie. Ludzie masowo chodzili też do kościołów, również tacy, którym do religii było dosyć daleko przed 13 grudnia 81 roku. Czyli co, masowe nawrócenia? Jak trwoga, to do Boga? Nie do końca, bo kościół był po prostu ostoją opozycji i jedyną instytucją, na którą komuniści bali się przynajmniej otwarcie podnosić rękę, bo wierzący Polacy, bardzo podbudowani faktem, że niedługo wcześniej nasz rodak został papieżem, byli zbyt niebezpieczną grupą do prowokowania, w związku z czym władza odpuszczała kościołom, mimo że doskonale wiedziała, co się w nich odstawia. A co konkretnie? Organizowano zbiórki dla rodzin poszkodowanych przez władzę, ale przede wszystkim duchowni w trakcie kazań cisnęli komunistom. Domagali się respektowania praw obywatelskich. Wielu z nich porywało tłumy, ale szczególną furorę robiły msze za ojczyznę odprawiane na warszawskim Żoliborzu przez księdza Jerzego Popiełuszkę. Tam przychodzili tłumnie nie tylko wierzący, ale też ci, którzy po prostu chcieli w ten sposób zamanifestować swój przeciwko temu, co odstawia władza. Władza niestety mściwa i pamiętliwa, bo ksiądz Popiełuszko przypłacił swoją odwagę życiem. O ile pewnego ukojenia można było wtedy szukać w kościołach, to w szpitalach już raczej nie, ponieważ w pierwszych tygodniach stanu wojennego anulowano badania kontrolne, szczepienia dzieci, w ogóle pomocy udzielano tylko w szczególnie poważnych, nagłych przypadkach. Tymczasem załogi w szpitalach zwiększano, jeśli chodzi o stan osobowy. Magazynowano też leki, bandaże, więc o co chodzi? Ano o to, że szykowano się na wypadek ciężkich walk. Do tych na szczęście nie doszło, bo dziś wiemy, że mimo tych poczynionych starań zapasów nie starczyłoby na zbyt długo, a to nie jedyny medyczny absurd, jeśli chodzi o ten okres. Bo już późnym wieczorem 12 grudnia służby wyłączyły telefony w całym kraju, więc jeśli nagle ktoś miał jakąś zdrowotną, pilną potrzebę, no trzeba było wezwać karetkę, no to na pewno nie przez telefon. Jeszcze pół bidy, jak się mieszkało w mieście. No wtedy trzeba było wybiec na zewnątrz i liczyć na to, że się spotka jakiś patrol, który się zlituje i swoimi kanałami wezwie pomoc. No w innym wypadku na karetkę nie było co liczyć. I nigdy pewnie nie dowiemy się, ile dokładnie osób zmarło w ten sposób do 10 stycznia 1982 roku, kiedy łączność telefoniczną przywrócono, chociaż nadal nie w normalnym trybie. Bo najpierw przywrócono połączenia w miastach, dopiero w kolejnych miesiącach luzowano bardziej, ale żeby nie było za wesoło, to zaczynając rozmowę międzymiastową, w słuchawce słyszeliśmy informację rozmowa kontrolowana, co oznaczało, że temu, co będziemy mówić, będzie się przysłuchiwał funkcjonariusz i jeżeli uzna, że ta rozmowa zagraża bezpieczeństwu socjalistycznego ustroju, no to rozmowa zostanie przerwana. I zapewne będzie to dopiero początek naszych kłopotów. Przy czym już wtedy wiele osób twierdziło, że nie, no to jest niemożliwe, żeby wszystkie rozmowy były kontrolowane. Prawda to? Jasne, że tak, za mało było funkcjonariuszy, żeby kontrolować wszystkie rozmowy, więc ograniczano się tylko do tych potencjalnie niebezpiecznych, no i ewentualnie jakichś tam losowych, ale ten głos w słuchawce
był zawsze. Żeby ludzie czuli, że władza słucha, że władza wszystko wie, że lepiej nie kombinować. A jeszcze większe jaja były, jak się szło na pocztę, żeby nadać list albo paczkę. Zacznijmy od tego drugiego. Paczkę trzeba było przynieść na pocztę otwartą, żeby można było skontrolować, czy nie chcemy nadać czegoś zabronionego, typu książka albo prasa. Jeżeli wszystko było ok, no to można było zamknąć, nadać, a po niedługim z reguły czasie paczka i tak była otwierana przez pracowników poczty, bo okradanie paczek było po prostu nagminne, zwłaszcza tych, które przychodziły z zagranicy, gdzie szczególnie zacięcie szukano pieniędzy. Polski Urząd Celny wprost oświadczył, że on nie bierze odpowiedzialności za zaginiony hajs nadawany w paczkach i listach. No właśnie, listy. Nadawane listy były otwierane i czytane przez cenzorów. Jak się jakiś fragment nie spodobał, to był zamazywany i przybijano pieczątkę, pocenzurowano, po czym puszczano dalej. No dobrze, że ta pieczątka była, bo by się człowiek jeszcze nie zorientował. Naturalnie, jeżeli przesyłka była uznana za wyjątkowo niebezpieczną, no to była konfiskowana w całości. Do końca 1982 roku skontrolowano 82 miliony listów, 3 miliony paczek, no i jeszcze 11 milionów telegramów, czyli takich ówczesnych SMS-ów. O ile najmłodsi nie byli zachwyceni tym, że w niedzielę 13 grudnia nie było teleranka, tak już inna konsekwencja wprowadzenia stanu wojennego sprawiła, że wiele dzieciaków było zachwyconych, ponieważ zarządzono 3-tygodniowe ferie. A że zima była sroga, no to zabawy na śniegu trwały całymi dniami. Przy czym biały puch i lód zdecydowanie mniej już bawiły facetów, którzy się akurat wtedy nie uczyli, nie pracowali i byli pomiędzy 18 a 45 rokiem życia. Jak takiego gościa spotkał patrol i w czasie legitymowania okazało się właśnie, że nie ma aktualnie co robić, to był przymusowo kierowany do pracy, żeby jakieś niepodległościowe głupoty mu z nudów do łba nie strzeliły. W początkowym okresie stanu wojennego tą pracą było w większości właśnie odśnieżanie. Najczęściej pierwszą reakcją na wprowadzenie stanu wojennego był szok, ale kiedy ten minął, to bardzo często też drugą reakcją było rzucenie się do sklepów po towary pierwszej potrzeby, które nie były na kartki, bo o ile już wcześniej sporo towarów było na kartki, czyli takie vouchery wydawane najczęściej raz na miesiąc, no to na przykład kaszy, każdy mógł sobie nakupić ile tylko chciał, aż do stanu wojennego, bo kiedy niepewni, co przyniesie jutro, ludzie rzucili się na tego typu towary, to bardzo szybko wjechały kartki na kolejne i kolejne i kolejne towary. No i okazało się bardzo szybko, że rzeczy objętych limitem na osobę zrobiło się więcej niż w czasie II wojny światowej. To jednak nie koniec absurdów, bo ponieważ niemal wszystko było na kartki, to żeby lepiej kontrolować wydawanie obywatelom kartek na produkty, wprowadzono kartki na kartki. Dopiero mając taką kartkę w dowodzie osobistym, można się było zgłosić po te przydziały konkretnych rzeczy. No po prostu czad. A jak się zgubiło taką kartkę, to co? No to trzeba było zapłacić grzywnę i jeszcze dać do gazety ogłoszenie, że się zgubiło. Więc całe strony w gazetach były swojego czasu tymi ogłoszeniami zawalone. Dodajmy jeszcze do tego, że wobec braku konkretnych produktów do sklepu wrzucano to, co akurat było, więc nikogo za bardzo już w pewnym momencie nie dziwiło, że stało się w kolejce po buty spożywczym. Dzień dobry, czy jest coś oprócz octu i kaloszy? Proszę panią, jest szyneczka. Naprawdę? No nie, no pewnie, że nie. Swoje, delikatnie rzecz ujmując, niezadowolenie z panującej sytuacji Polacy manifestowali na różne sposoby, a szczególnie widocznym były napisy na murach. Niektóre miały zachęcać Polaków do walki, a inne miały ośmieszać władze i służby. Szczególnie chętnie ciśnięto ZOMowcom. Można było przeczytać na przykład ZOMO won za Ural albo ZOMO bijące serce partii. Oczywiście słowem kluczowym było tutaj bijące. Ciśnięto też propagandzie. To wtedy pojawiło się to hasło popularne również w ostatnich latach, czyli partyjny bełkot to nie informacja. No i oczywiście również kultowe telewizja kłamie. Na murach można było też przeczytać, że orła wrona nie pokona. Orzeł to oczywiście symbol wolnej Polski, natomiast wrona to od skrótu WRON, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. To ona rządziła w czasie stanu wojennego. Jednak najpopularniejszym hasłem z murów było chyba zima wasza, wiosna nasza, co miało zapowiadać zwycięstwo opozycji. Do tego hasła nawet sam Jaruzelski się odniósł w jednym z przemówień. Miał stwierdzić, że wiosna nie będzie ani wasza, ani nasza. Będzie po prostu polska i socjalistyczna.
częściowo miał rację, bo jeszcze kilka kolejnych wiosen było socjalistycznych, w tym dwie w stanie wojennym, który teoretycznie zawieszono z końcem 82, ale formalnie zniesiono dopiero 22 lipca 1983 roku. W dzień święta, które władza nazywała Świętem Odrodzenia Polski. Niemniej jednak prawdziwe odrodzenie zbliżało się coraz mocniej, ale nie doszłoby do niego, gdyby nie opozycjoniści, których w czasie stanu wojennego internowano prawie 10 tysięcy, ale też gdyby nie niezłomna postawa milionów Polaków, którzy nie dali się zastraszyć, nie dali się złamać stanem wojennym, a na tym między innymi oczywiście polegał plan. Pozostaje mieć nadzieję, że komunizm w nasze strony już nigdy nie wróci, a jeżeli ktoś chciałby powrotu tego ustroju, to niech się doedukuje i wtedy najpewniej zmieni zdanie. Zresztą wiecie, to nie tak, że kompletnie nie da się już poczuć klimatu tej socjalistycznej gospodarki, bo jest na przykład taka gra Workers and Resources Soviet Republic, w której zarządza się komunistycznym państwem. W sumie to samo można też zrobić w Demokracji Trójce, w Czwórce zresztą też, albo w grach z serii Tropico. A wszystkie te gry, o których przed chwilą wspomniałem, i o wiele więcej oczywiście też znajdziecie na G2A w ekstracenach. Co więcej, nie musicie stać po nie w kolejce, tylko wystarczy kilka kliknięć i mogą być wasze w naprawdę ekstra cenach, to już mówiłem, ale nie wspomniałem o tym, że z naszym kodem będzie jeszcze taniej, więc już całkiem znakomicie. Polecamy wam G2A bardzo mocno, wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był serwis G2A.